Witamy na pokładzie Kolei Dolnośląskich. Zapewniamy milionom pasażerów bezpieczny i szybki transport do niemal 270 przystanków i stacji kolejowych. Z nami pojedziesz nawet 160 km na godzinę, bez mandatu. Dziękujemy za zaufanie. Życzymy przyjemnej podróży. Podo Artist, twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podo Artist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D/1, telefon 781 444 332. Poszukujemy opiekunki do starszej pani w Bolesławcu. Więcej informacji pod numerem telefonu 600 752 534. września, poniedziałek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Szpital Świętego Łukasza otrzymał dotację z Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia na doposażenie SOR-u i pracowni diagnostycznych. Dofinansowanie wyniesie 15 milionów złotych, natomiast koszt całej inwestycji to 20 milionów. Szpital Świętego Łukasza w Bolesławcu to już dziś placówka licząca blisko 1000 osób personelu i hospitalizująca miesięcznie około 2000 pacjentów. To efekt dużych nakładów finansowych i dużych inwestycji w ciągu ostatnich lat, ale największe jednorazowe wsparcie szpital otrzymał właśnie teraz. Tym dużym dofinansowaniem możemy bardzo wiele poprawić. Możemy skrócić kolejki, możemy poprawić jakość leczenia. To duże dofinansowanie to blisko 15 milionów złotych w ramach rządowego wsparcia. Największa jednorazowa dotacja w historii Bolesławieckiego Szpitala. Serdecznie dziękuję panu, ale i samorządowcom za tą dobrą współpracę i za ten wkład w polepszanie służby zdrowia, w polepszaniu tych usług tu dla mieszkańców ziemi bolesławieckiej, ale myślę, że i całego regionu. Szpital Świętego Łukasza jest, można powiedzieć, symbolem tutaj lokalnych zmian, symbolem dobrego zarządzania, ale zarazem symbolem dobrej współpracy. Współpracy, która nie nosi tła politycznego i która jest oparta o bardzo dobre relacje, o partnerstwo i o wspólne działanie na rzecz lokalnej społeczności. Oprócz tego, że pieniądze pozwolą doposażyć szpitalny oddział ratunkowy, to w szpitalu w Bolesławcu wybudowane zostanie nowoczesne centrum diagnostyki laboratoryjnej wraz z nową siedzibą zespołów ratownictwa medycznego w budynku o powierzchni 1000 m². Pozwolenie na budowę już jest. Będzie też trzeci rezonans. Przeddzień jesteśmy wstawienia drugiego aparatu, więc znacząco już się kolejka skróci na czas oczekiwania na badania, co jest również dla nas znaczącym problemem. Trzeci rezonans w Bolesławcu będziemy w chwili obecnej jedną z największych diagnostyk obrazowych na terenie Dolnego Śląska, posiadając tak nowoczesną i niezbędną aparaturę do realizacji badań obrazowych. Do tego w szpitalu w Bolesławcu pojawi się m.in. stetoskop XXI wieku, mobilne aparaty USG, respiratory transportowe czy trzeci tomograf komputerowy. Dostaliśmy jakby kolejne paliwo do dalszych działań, do dalszej podróży i rozwoju, bo rzeczywiście już ten pociąg troszeczkę zwalniał, ale widzę, że znów nabiera rozpędu i mamy kolejne zakupy, na które czekaliśmy, także bardzo dziękuję wszystkim. Nowe inwestycje i nowe zakupy mają odczuć nie tylko pacjenci, ale także personel, którego skład powiększa się wraz z kolejnymi inwestycjami. Państwo widzicie, że nasz szpital się zmienił. Zmienił się radykalnie. Przez te 4 lata pozyskaliśmy, pan dyrektor pozyskał, ale też samorządy zdecydowały się przeznaczyć środki finansowe na zmianę naszego szpitala.
Tych cegieł, które na tą przebudowę się złożyły, było bardzo wiele, począwszy od pieniędzy, które pochodziły z samorządu powiatowego, samorządu miejskiego, od pana prezydenta, pana burmistrza, wójtów naszych gmin, ale wspomnieć należy o potężnych pieniądzach, które wpłynęły do nas ze środków europejskich, między innymi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla naszego województwa i potężnych środkach z budżetu państwa. W ostatnich 3 latach w ramach rządowego wsparcia Bolesławiecki Szpital Świętego Łukasza otrzymał blisko 23 miliony złotych. Obecny stan szpitala to także efekt finansowego wsparcia ze strony lokalnych samorządów. Szpital zmienia swoje oblicze. 4 lata rządów kapitana statku, jakim jest pan Kamil Barczyk, wraz ze wspaniałą załogą. Ale ten statek, który płynie, potrzebuje cały czas już nie tylko paliwa, ale czasami potrzebuje również środków, żeby go unowocześnić, żeby sprostać konkurencji. Jeszcze niedawno mieszkańcy Bolesławca zazdrościli Zgorzelcowi szpitala. Dzisiaj zazdroszczą Zgorzelcowi szpitala, ale już zazdroszczą Bolesławcowi szpitala. Polityka to jest sztuka osiągania pewnych możliwości. Coś, co było niemożliwe, stało się możliwe. Nas interesuje skuteczność u polityków. Nas interesuje to, że mają być czyny, a nie słowa. Jest dużo ludzi, którzy dużo mówią, nic nie robią i są tacy, którzy działają i robią. I tutaj wielkie podziękowania dla pana posła Szymona Pogody, bo on dowodzi swoją działalnością, że w tym trudnym czasie uzyskujemy znacznie lepsze efekty finansowe niż niektóre miasta zdecydowanie od nas większe. Łącznie planowane inwestycje w szpitalu w Bolesławcu kosztować będą 20 milionów złotych. Do rządowych prawie 15 milionów szpital planuje dołożyć swoje 5 milionów i już niebawem rozpocząć kluczowe inwestycje. Zapraszam na blog wiadomości w skrótowej formie. Wśród nich m.in. o wyjątkowych odznaczeniach dla bolesławieckich policjantów, sierżanta Wojciecha Szutera i starszego posterunkowego Dariusza Herdzika. Sierżant Wojciech Szuter i starszy posterunkowy Dariusz Herdzik, policjanci z powiatu bolesławieckiego, zostali odznaczeni medalem imienia podkomisarza policji Andrzeja Struja. Wręczył im je minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Policjanci zostali w ten sposób uhonorowani za ewakuację starszego małżeństwa z palącego się budynku. Zdarzenie to miało miejsce w styczniu w gminie Nowogrodziec. 29 września ruszy nabór wniosków w programie Ciepłe Mieszkanie. Przewidziane są wyższe dotacje dla najbardziej zanieczyszczonych gmin. Na liście tych gmin znajduje się miasto Bolesławiec i gmina wiejska Bolesławiec. Pozyskane środki będzie można przeznaczyć m.in. na wymianę źródeł ciepła, zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i termomodernizację. Akademia Przyszłości, dzieło Stowarzyszenia Wiosna, organizatora Szlachetnej Paczki, poszukuje wolontariuszy. Wkrótce rozpoczną się spotkania wolontariuszy z dziećmi w ramach kolejnej edycji Akademii Przyszłości. W całej Polsce poszukuje się 1300 osób. W województwie dolnośląskim wciąż brakuje 95 wolontariuszy. We Wrocławiu przy ulicy Kłokoczyckiej na terenie klubu sportowego Ślęza powstała hala lekkoatletyczna. Całkowity koszt budowy przekroczył 66 milionów złotych. To jedyna taka w regionie i najnowocześniejsza w Polsce hala lekkoatletyczna. 2. seniorów Bolesławieckiego Towarzystwa Siatkarskiego rozpoczyna nowy sezon ligowy. Już w sobotę 30 września rusza pierwsza kolejka spotkań. Bolesławianie rozpoczną od meczu z KKS-em Jelenia Góra. Siatkarze, jak zwykle, grać będą na hali sportowej przy Jana Pawła II. Początek meczu o 14. Bolesławiecki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Muzeum Ceramiki zapraszają na rekreacyjno-turystyczny rajd rowerowy szlakiem imienia Leona Piątkowskiego. Rajd odbędzie się w sobotę 30 września i przebiegał będzie północną częścią biegnącego wokół Bolesławca żółtego szlaku imienia Leona Piątkowskiego.
Borsalecki chówiec Związku Harcerstwa Polskiego obchodził swoje święto. Wiąże się ono z rocznicą powstania Szarych Szeregów, czyli konspiracyjnych struktur polskiego harcerstwa z czasów niemieckiej okupacji. A Szare Szeregi to patron borsaleckiego chówca. Drówno komendantko, Artmiusz Makaro melduje chówiec na uroczystej zbiórce z okazji święta chówca. Stan drużynami. Dziękuję, spocznij. Więc baczność! Spocznij! Mówię, baczność! Czuwaj, drogi druchowie! Czuwaj! Spocznij! Tak uroczyście rozpoczęła się zbiórka harcerzy z bolesławieckiego chówca ZHP imienia Szarych Szeregów. Zbiórka dotycząca patrona chówca. W związku z tym odczytany został rozkaz specjalny komendantki chówca harcmistrz Barbary Chrościak. Jesień 1939 roku przyniosła kres budowanej z wielkim zapałem, ale i olbrzymim trudem II Rzeczpospolitej. Odzyskana po 123 latach zaborów, wolna ojczyzna zawłaszczona została przez Niemcy i Związek Sowiecki. Trwała nierówna walka z przeważającymi siłami agresorów. Broniły się różne samotne formacje Wojska Polskiego, ale otoczona niemieckim wojskiem Warszawa nie mogła już dłużej stawiać otwartego oporu. Polscy patrioci podjęli decyzję o dalszej partyzanckiej walce z wrogiem. Powstało tajne, podziemne państwo polskie, obejmujące cywilne struktury administracyjne i siły zbrojne. W te działania wpisali się również polscy harcerze. Związek Harcerstwa Polskiego przyjął konspiracyjny kryptonim Szare Szeregi i zachowując przedwojenne struktury prowadził działalność, a w tym działalność zbrojną choćby w Powstaniu Warszawskim. 84. rocznica powstania konspiracyjnych struktur harcerskich była również świętem borsaleckiego chówca. Pamięć o bohaterach z Szarych Szeregów jest stale obecna w sercach instruktorów i harcerzy. Chcemy, aby ich przykład przyświecał naszej pracy wychowawczej. Proszę, mam nadzieję, że się przyda. Zbiórka była też okazją do nagród i mianowań. Otrzymali je m.in. organizatorzy harcerskiej akcji letniej. Było też przekazanie funkcji drużynowego. Zaproszony na uroczystość prezydent Bolesławca podkreślił znaczenie bolesławieckich harcerzy dla budowania społeczności miasta, regionu i kraju. Tutaj widać wspólnotę, jesteście częścią wspólnoty większej, wspólnoty jaką jest miasto Bolesławiec, społeczeństwo miasta Bolesławiec. Jesteście częścią wspólnoty jaką jest Polska. Uczycie się mądrego patriotyzmu, a nie tępego nacjonalizmu. Bazujecie na tradycjach. Te tradycje określają zarówno nazwa czy imię chówca, którą potwierdzacie w wielu miejscach, chociażby tu w tym miejscu. Popatrzcie, 27 września 2005 rok, to już 18 lat, kiedy z inicjatywy waszych kolegów, harcerzy, właśnie w tym miejscu zdecydowaliśmy wspólnie o postawieniu tej właśnie kotwicy Polski walczącej. Na ciągłość pokoleń, które przejmują dzieło wychowania w duchu patriotyzmu, kolejne zastępy młodych ludzi, wskazał starosta bolesławiecki. Cieszę się bardzo, że jesteście tak liczną grupą, grupą młodych ludzi, dla których te wartości, które stoją za harcerską gminką, za krzyżem harcerskim są nadal ważne, a te wartości są niezmienne. Od początku poprzedniego wieku, od 1911 roku, te wartości są niezmienne. Bóg, honor i ojczyzna. Oczywiście wy macie trochę inne wyzwania niż wasi poprzednicy, którzy działali w Szarych Szeregach, a jeszcze wcześniej brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej, w powstaniach śląskich, powstaniu wielkopolskim. Musieli też zachować te wartości przez okres lat 50. stalinizmu, ale dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce, dzięki między innymi waszym poprzednikom. W uroczystościach udział wziął komendant chorągwi dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Jako chówiec Bolesławiec imienia Szarych Szeregów jesteście spadkobiercami ich ideałów. To wy nie musicie tak, powiem tak, umierać, tylko musicie pokazać, jak pięknie można żyć. Jak pięknie można żyć wartościami harcerskimi na co dzień. Musicie wychodzić na przekór temu, co jest w dzisiejszych czasach nieatrakcyjne. No, wszyscy siedzą w telefonach, przed komputerami, a wy wychodzicie na dwór, wychodzicie do lasu, macie gry i zabawy z kompasem,
ale też tak naprawdę uprawiacie prawdziwe harcerstwo poprzez zabawę, poprzez doświadczanie jego w praktyce. Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty i wiązanki pod powstańczą kotwicą, symbolem Polski walczącej. Przed basztą, która nosi już nazwę Harcerska Baszta, specjalna wystawa opowiadała o tradycjach bolesławskiego chówca. Baszta jest obecnie harcówką bolesławskiego chówca ZHP. Za chwilę jeszcze prognoza pogody dla Bolesławca na wtorek. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. W nocy z poniedziałku na wtorek w Bolesławcu będzie 13 stopni Celsjusza, w dzień 20. Wilgotność powietrza 98% w nocy i 80% w ciągu dnia. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Nocą i wieczorem mgły. Ciśnienie atmosferyczne 1022 hektopaskale. Wiatr słaby do 7 km na godzinę, wiał będzie z kierunków wschodnich. Podo Artist, twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podo Artist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D przez 1, telefon 781 444 332. Budujesz, remontujesz, a może porządkujesz. Masz trochę kłopotliwych odpadów, których nie obejmuje przydomowy system segregacji? Gabaryty i inne problematyczne odpady bez problemu i bezpłatnie przyjmie PSZOK. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działa w Bolesławcu przy ulicy Staszica 6. PSZOK to prosty i wygodny sposób na kłopotliwe odpady.